Cześć moi drodzy, zanim przejdziemy do życia gangstera, mam do was jedną sprawę. Mianowicie ruszyliśmy ze sprzedażą biletów na spotkanek, więc jak chcecie się dostać na spotkanko, to już teraz możecie w opisie wejść w link i kupić bilety na spotkanko. Ostatnie spotkanko wyglądało kozacko, zresztą zobaczcie przebitki, tak jak to ostatnio wyglądało. Ale myślę, że tym razem będzie jeszcze lepiej, dlatego jeżeli chcecie wpaść, kupujcie bilety. No jeżeli chcecie się ze mną spotkać indywidualnie na spotkanku, to jest możliwość kupienia meet and greeta z Ospaną, gdzie razem porozmawiamy, porobimy sobie foteczki i zdradzę wam pewien sekret o pewnym gościu w masce, który będzie tylko dla tych unikatowych osób, które się zjawią na meet and greecie. Również na kanał Ospan już wleciał kolejny odcinek serii Czas Złodzieja, więc możecie zobaczyć, jak wcielam się w złodzieja w symulatorze złodzieja. Także zapraszam zaraz po życiu gangstera na drugi kanał, gdzie czeka na was kolejny odcinek. Cześć moi drodzy, z tej strony Ospan, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Kochani, na samym wstępie 12 tysięcy łapek i kolejny odcinek już jutro, widzowie, więc zapraszam do stawienia łapek, bo wiecie, zasady są proste, nie? Żeby potem nie było, że coś tutaj jest niedogadane, także ja się oferuję. 12 tysięcy łapek do godziny 23:59 i film jest jutro. Moi drodzy, tak jak widzieliście też na stawce na początku, ruszyła sprzedaż biletów na spotkanko. Pamiętajcie, że możecie się spotkać ze mną bezpośrednio na evencie, mieć ze mną chwilę sam na sam, na specjalnej ściańce, gdzie będziemy robić sobie foty, będziemy rozmawiać, będę wam się podpisywał na waszych rzeczach, no i dostaniecie ode mnie fajny gifcik. Moi drodzy, w takim razie zapraszam do kupowania meet and greetów z Ospano, jest bardzo ograniczona liczba miejsc, więc korzystajcie, spóki są dostępne, no i mam nadzieję, że zresztą widzimy się też na spotkanku. A jeżeli lubicie złodziejskie klimaty, to na kanale Ospan już również pojawił się nowy film, widzowie. Warto sprawdzić. Słuchajcie kochani, mamy teraz nawet ładną pogodę, ale ja muszę szybko jechać, bo wczorajszego wieczoru nie udało nam się spotkać z Ghostem. Po prostu jakby urwał się z nim kontakt, więc ja teraz wyruszam w to samo miejsce, gdzie miałem się z nim spotkać. Mam nadzieję, że nam się uda, bo ja wiem, że on ma dużo na głowie, ale jak się już ze mną umawia, to dobrze byłoby, żeby się ze mną spotkał, prawda? To nie są jakieś błahe sprawy, a mamy bardzo dobrą nowinę do przekazania. No przecież pozbyliśmy się El Rubio. Lepiej, widzowie, być nie może, co nie? A jeszcze powracając do tego Ghosta, to przecież on do mnie zadzwonił, że musimy się spotkać, co nie? A nie, że ja do niego. To jest taka dziwna sytuacja, kurde. Ostatnim razem spotykaliśmy się tutaj, chociaż jest dzień, to tak dziwnie, że chciał się teraz znowu w dzień ze mną spotkać. I znowu w tym samym miejscu, przecież tutaj może być dużo jakiś niepożądanych osób się przewijać, nie? To na krosach jeżdżą na jakichś tych? No dobra, no to ja sobie tutaj zaczekam. Tam jeszcze ktoś ląduje samolotem. Ciekawe. No dobra, no to czekamy, widzowie. Kurde, widzowie, minęły 2 godziny, a Ghosta nie ma. Może coś się stało? No nie wiem, no czekam i w zasadzie dziwna sytuacja. O, czekajcie, ktoś mi napisał. Siema, ty kręcisz dalej interesem fabryką broni? Tutaj witam, tutaj zastępca kierownika CD. Proszę o pilny kontakt telefoniczny. What the heck? Dziwne te wiadomości. Nie wiem, co się dzieje, widzowie. Strasznie dziwna sytuacja. Nie podoba mi się to, boję się, że coś się stało. Oho, ktoś dzwoni. A to ten numer, który pisze SMS-y. Tak, słucham? Halo? No dzień dobry, kto do mnie mówi? Dzień dobry, z tej strony Joe, zastępca kierownika Clinton Detailing. Aha, ja w sprawie... Clinton Detailing, właśnie zastanawiam się, co to znaczy TCD, dlatego nie odpisywałem. Myślałem, że to jakaś reklama. Ja w sprawie odbioru pana auta. A, no tak, no zostawiłem kilka dni temu moje Lambo. Dokładnie, sprawa się lekko komplikuje. To znaczy? Ponieważ Clinton Detailing zajęła skarbówka. Co? Dokładnie tak, jak pan słyszy, no więcej przez telefon nie będę dawał szczegółów, może pan podjechać na Clinton i wtedy porozmawiamy. No nie wiem, czy tam jest dobre miejsce teraz jechać, jak tą skarbówka zajęła. Może się gdzie indziej spotkamy. Jak pan chce, to pana wolę. No nie, no mogę tam podjechać, no ale no dobra, nie wiem, dobra, zaraz tam będę. Tutaj nie jestem na miejscu, nie ma skarbówki, więc na spokojnie może pan podjechać. No dobra, kurde, jak Clinton Detailing zjeja skarbówką, się chce tam spotykać. No ale dobra, co to ma do mojego auta? I z drugiej strony, dlaczego Clinton popada w takie to... Skarbówka zajmuje. Skarbówka zajmuje za długi. Franklin miał jakiś długi, widzowie? Muszę jechać to zbadać, bo ta sytuacja jest strasznie popaprana. Bez kitu, tutaj są jakieś te, widzowie. Barierki, patrzcie się, zabite dechami, to jest, co jest? Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Co tu się stało? No
tak, jeden z pracowników nie miał odbitych badań medycznych oraz, lekko mówiąc, Franklin zapomniał spłacać długu. Ja pierdzielę, ten Franklin to jest niemożliwy. No dobra, ale to co, skarbówka zajęła teraz wszystkie budynki, czy o co chodzi? Dokładnie tak. No właśnie widzę, że to dechami jest zabite aż. Deskami to zabili? No prowizorka. Jak Boże, no właśnie widzę. A jak się to ma do mojego samochodu, bo go tu nie widzę? No właśnie. No? Udało nam się go wyciągnąć. Ale ty myślisz, że skarbówka? Nie, no przecież nie miała prawa, by zająć mi też samochodu w takim razie. Nie wiem, oni są różni. Dziwni ludzie tam pracują, ale na szczęście udało się. Stoi na parkingu obok. Tutaj? Chodź, zaprowadzę cię. No dobra. Ale widzowie, dziwna sytuacja. Franklin Clinton i problemy z tą skarbówką. Boże, czy co ten gościu jeszcze się wpakuje? On po prostu wszystko się wpakowuje, widzowie. Jak nie problemy z Raxem, to problemy z tym, ja pierdzielę. Ten gościu to jest po prostu, nie wiem, człowiek sukcesu i zarazem człowiek, nie wiem, przypał, tak szczerze. Mnie chyba jeszcze nigdy nic takiego nie spotkało. Po prostu jestem za dobry na te rzeczy, widzowie. Ale to nie moje auto. A, o kurde, to jest moje, tak? Dokładnie tak. Boże, ale fura. A żeś się odwalił, mogę zobaczyć? Proszę bardzo, kluczyk. No już sprawdzam. Widzowie, zobaczcie, co za cacko. O kurde, nawet to widzicie, nawet te niebieskie wstaweczki tutaj zrobili. W ogóle dajcie znać, jak wam się podoba ten niebieski kolor, bo ja wam mówiłem, widzowie, że będę chciał zrobić na niebiesko i to jest dokładnie ten kolor, który ja chciałem, ale pytanie, czy w ogóle wam się teraz podoba, bo musicie mi dawać znać, bo podobno też ostatnio wam się moja seria nudzi, więc jestem ciekaw, czy chociaż te kolory wam się podobają, tak szczerze, widzowie, nie? Kurde, ostatnio czytam te wasze komentarze, no i powiem, że jestem czasami w ciężkim szoku, nie? No... Przepięknie, ale proszę mi teraz powiedzieć jedną rzecz. Skoro was dojechała skarbówka, to jak ja wam zapłacę? Mam to do urzędu skarbowego jechać zapłacić, czy...? Nie, no do urzędu nie. Możemy zrobić tak, że pan mi przeleje, albo po prostu jak wszystko się unormuje. Skoro znacie się bardzo dobrze z Franklinem, to nie powinno być problemu. Nie, no jasne, jasne, rozumiem. No znamy się bardzo, bardzo dobrze. W takim razie... Zrobimy to w taki sposób, że ja się dogadam z Franklinem najwyżej. A mam do pana prośbę, czy tamtego Bentleya mógłby mi pan rzucić do mojej, znaczy do mieszkania mojego przyjaciela? Ja bym panu dał adres. Jasne, nie ma problemu. Jasne, tam potem pokryję koszty ten. No dobra, to ja panu bardzo dziękuję, jadę się przejechać. No, no kurde, widzowie, kolejny telefon, co to jest grane? Halo? Żyjesz? Żyję, czemu mam nie żyć? Okej, jesteś w stanie się spotkać. Aha, to ty... Zapomniałem. No jestem w stanie. Gdzie chcesz się spotkać? No wysłałbym ci lokalizację. Wyślij, no okej, dobra. Dobra, dobra, na razie. Dobra, widzowie, jeszcze teraz mamy szybkie spotkanie z FIB, bo po tej ostatniej akcji z El Rubio, to pewnie on chce przegadać co i jak. I może być na mnie trochę zły, bo ja nie wiem, czy on wiedział, że my się pozbywamy El Rubio, czy nie. Więc jestem ciekaw, co będzie ode mnie chciał. No i wtyka też może będzie w końcu, co nie? Ale zobacz, jesteśmy niedaleko. Dobra, to ja wiem, gdzie jechać w takim razie. Tam szybko jedziemy. Ale bez kitu, Franklin stracił kolejny biznes, no. Znowu będzie otwierał jakiś mały warsztat? Czy może jednak zmieni już swoją ścieżkę? Może przestanie robić detailingi, bo jak mu dobrze idzie, to zawsze gdzieś tam spali, coś głupiego odwali, no. Tym razem odwalił z Raxonem i tak się kończą interesy z Raxonem. Muszę przycisnąć tego Raxa, żeby coś tam z nim podziałało, co nie? Tutaj na lewo, widzowie. Chyba tutaj mamy się spotkać. Ja tu Lambo podjeżdżam. No jestem. Przepraszam cię, bo jeszcze jakiś SMS dostałem, sobie tylko zobaczę, zanim przejdziemy do gadania. Dobra. Auto dostarczone pod dom. Dobra, co się dzieje? No chciałem sprawdzić, czy jesteś w kawałku, bo tam ostra zadyma była, tak? Spoko, mnie się nie martw. My sobie daliśmy radę, a wy jak tam? Dostaliście to, czego tam... chcieliście? No, no powiedzmy, że to co chcieliśmy, nie? No ale to co, ale... tam ostro było, widziałem. Ta, dwóch niestety... Nie skończyło w workach, no ale no cóż, ryzyko zawodowe, ja ci powiem, tak? Szczerze, że my się nie dostaliśmy do El Rubio. Nie dostaliście się? Nie. Nie mogliśmy się dostać, nie mogliśmy go znaleźć. To powiem ci, że no niestety, ale... W sensie stety, dla ciebie stety, dla nas niestety. No. No nie złapaliśmy go żywcem, tak? Czyli co, El Rubio nie żyje? Jeszcze walczył, bo dwóch niestety ucierpiało tam u niego w biurze, zostali znalezieni już nieżywi, ale został wykończony. Jakimś cudem. No, to w sumie nie może żyje. Dla mnie niestety, ale kurde, no myślałem, że to inaczej się potoczy. My tam byliśmy, weszliśmy do willi, ale tam był taki młyn, że uznaliśmy, że lepiej chyba czas uciekać niż walczyć, bo nie mieliśmy szans, żeby cokolwiek zrobić, nie? No, rozumiem, rozumiem. No ale dobra, dobra, no. To co chcieliście, no to uzyskaliście.
Co do wyspy, będzie obstawiana przez parę dni, nie? Tam dobra, ostro, a to już mnie to tam nie interesuje, także róbcie sobie co chcecie z tą wyspą ze stroną. No, dobra, dobra. To jak coś, to tam wiesz, w kontakcie, nie? Jasne, dobra. Dobra, to na no, razie. To cześć. No, kurde, to widzowie, to musiałem tak to zrobić, żeby nie było, że to ja zabiłem El Rubio i przy okazji dwóch agentów federalnych, widzowie. Tak być nie może, dlatego tak to musieliśmy rozegrać. No ale przynajmniej teraz nie będziemy zbudować żadnych podejrzeń. Załatwiona sprawa, widzowie, El Rubio nie ma, Balasi są w totalnej dupie. No i na dzisiejszym odcinku, widzowie, załatwiłem te sprawy, które miałem załatwić takie ważne. No i chyba ja bym czas, żebym zaczął jakoś konkretnie działać. Mam w planach, żeby jeszcze raz pogadać z panem o, tylko muszę do niego jakiś namiar złapać. No Ghost mnie wykiwał, więc ja bym chciał ruszyć kilka wątków, które już wcześniej nie zostały ruszone. Albo nie mieliśmy na nie czasu. Zobaczymy, co ten dzień jeszcze przyniesie. No i dzwoni do mnie Logan, tylko mi się coś telefon zepsuł, widzowie, i nie słyszę dźwięku. Halo, halo. Cześć. No cześć, LG, jak tam? O, bardzo dobrze. Pierwsze jedno pytanie do ciebie. Ruszyło się coś z tymi brońmi? Cholera, zamuliłem pałę, wiesz? Przepraszam, zadzwonię zaraz, dowiem co i jak. Dobra, Boże. Dobra, dobra, ale poczekaj. No. Ty, bo w sumie tak długo cię nie było u nas, nie? Mhm. Pomyśleliśmy tak w sumie z Quickiem, czy byś nie chciał tak na jeden dzień wrócić tak klimatem do nas. Co to ma znaczyć? No to słownie, nas patrzylujemy u nas na tym, na ośce. No, z takim klimatem, wiesz o co chodzi. O kurde. No kusisz stary, no nie wiem. No ja wiem, że kuszę. Ale to co, jakieś grillka chcesz jeszcze liczyć, o co chodzi? No, a wiesz, u nas zazwyczaj chce się rozwija w trakcie, nie? Tu ktoś zadzwoni, to coś. W sumie wiesz, jak to jest u nas, nie? To wpadnę na chwilę. Dobra. Czy ja? W sumie to jest dobry czas, żeby porobić jakieś prowokacje również na Ballas, nie? No bo zobaczcie, jeżeli Ballas zostali odcięci od jakiegoś źródła, od tam swojego finansowania, a minęło dużo czasu, Gang Families jest zaopatrzony, tylko ja zawaliłem, miałem nim znowu dowieść bronię, więc może to jest dobry moment, żeby coś tam z nimi pokminić, nie? Ja na razie, widzowie, zostałem bez wrogów, no poza jednym czubem, ale to, bo ja muszę coś sprostować, bo wy mi piszecie, że tyle odcinków minęło, a my nic nie robimy pod pana O. Absolutnie nie mogę się z tym zgodzić, widzowie, bo ja widzę, że wielu z was chyba albo nie ogląda dokładnie tej serii, albo po prostu nie rozumie, o co tutaj chodzi. Wszystkie rzeczy, które my robimy w tej serii, to robimy po to, żeby sobie zrobić dobre fundamenty i zdobyć tyle sojuszników, żeby właśnie pokonać tego pana O. Pracujemy nad bractwem, widzowie, zdobywanie ludzi do bractwa to nie jest kwestia dwóch odcinków. Jakbym mógł tak robić, to bym miał masowe jak pan O, ale to nie o to chodzi. My chcemy mieć najlepszych ludzi, którzy nas po pierwsze zarazem nie zdradzą, bo na tym najczęściej traciliśmy. To będą osoby, które od razu nie pójdą do piachu, tylko będą się sprawować idealnie, żebyśmy mogli wykonywać trudne operacje. I to wszystko po to, żebyśmy mogli zrobić realne zagrożenie dla pana O. My mamy bardzo dużo znajomych, o których musimy także dbać, a wiecie, że pan O jest bezwzględny. On mi ostatnio wysadził willę, on mi potrafi wjechać, rozstrzelać całą dzielnicę. Pamiętacie, co było z dzielnicą na El Rubio? Znaczy, co ja gadam? Nie na El Rubio, tylko na... Jak się to nazywa, widzowie, teraz? Tam, gdzie Marabunda była. No Marabundę rozwalił pan O, bo mieliśmy z nim bifa. Więc my idziemy małymi krokami do tego i po to chcę dla niego pracować, żeby dowiedzieć się, jak on działa i z kim działa. Przecież ta akcja na lotnisku, gdzie byłem jego ochroniarzem, to nam tylko pokazała, że znowu generał jest skorumpowany. Więc jeżeli wy oczekujecie, że my od razu będziemy jechać, widzowie, rozwalać, detonować, strzelać do pana O, to ja nie wiem, jak wy to chcecie potem zrobić, bo my nie wiemy nawet, czy pan O to nie jest więcej niż jedna osoba, bo też jest taka teoria. A jak jest więcej niż jedna osoba i tylko na to czekają, żeby byśmy wykonali taki ruch, żeby mogli się nas pozbyć? Widzowie, to jest rozgrywka, to jest proces. My go nie zniszczymy w przeciągu kilkunastu odcinków teraz. My próbowaliśmy na wiele sposobów i zobaczcie, każdy sposób kończył się po prostu przegraną. Więc zróbmy to raz, a porządnie, co? No, przemyślmy jakiś konkretny plan działania, zamiast się rozbijać, a bo to nie ma sensu, to nie ma sensu. No to widzowie, zróbmy coś z sensem. Po to współpracujemy w komentarzach, po to współpracujemy na Discordzie, żeby przyjąć jeden konkretny plan działania i go cały czas docieramy. O to chodzi w naszej współpracy, widzowie. Bo jak chcecie, mogę jechać na pałę, ale nie zdziwcie się, jak się skończy sezon za 5 odcinków. Bo ja szczerze, widząc zasoby pana, to jeszcze nie jestem pewien, czy widziałem jego pełny potencjał.
A teraz jedziemy na dzielnicę, bo w sumie dałem ciała, nie załatwiłem ludziom broni, a też jestem ciekaw, jak działa Gang Families, czy coś się rzeczywiście zmieniło. Więc ja mogę sobie na chwilę do nich pojechać, zanim cokolwiek większego zacznie się dziać, prawda? Jesteśmy po strasznie grubej akcji z El Rubio, więc to też potrzebuje chwili wyciszenia. Nie możemy jeździć co 5 minut i robić drive-by'e, widzowie. No, pójdziemy siedzieć szybciej, niż zaczniemy strzelać. Swoją drogą przydałoby się też jakoś przebrać, bo ja z diamentami teraz po ulicy nie będę latał tutaj, prawda? A wejdę do chaty, może paki mają jakieś ciuszki. Ubrałbym jakąś bluzę czy coś. Quicky jesteś, LG? Dobra, wejdę im do szafy w takim razie. Dobra, jesteśmy gotowi, pożyczyłem jakieś ciuszki od chłopaków. No siema. No witam, witam cię. Cześć, co tam? A bardzo dobrze, widzę, że się wczułeś nasz klimat. Czemu? Co, źle wyglądam? O, luźniejsze ciuchy. Nie no, w końcu wyglądasz jak człowiek. Wyglądasz jak człowiek, no. A, przestańcie. No, co dzisiaj robicie w takim razie? Chcecie, żebym tutaj do was wpadł? To dawajcie jakieś konkrety, panowie, co działamy? No dobra, wsiadam. W sumie po takim czasie to fajnie zobaczyć się znowu tutaj na ulicy. Ale też, no, panowie, bez przesady dzisiaj coś. Wiecie, że ja nie mogę za bardzo. Nie, nawet nie ma planów żadnych. Chyba żadnych planów, takich jakichś grubszych. Przypomina ci ten budynek coś po lewej? No, stary, wznawiamy. Co wznawiacie? Działalność. Co wy gadacie? Wracamy do korzeni. Ładne dymy się tu działy, nie? No, były dymy. Fajne czasy. Pamiętam tych bagosów. O kurde, to chyba afera była, potem jakieś podpalenie. Tak! Nie, czekaj, to ty, Quicky, wtedy to zrobiłeś. Nie, czy ktoś inny? Ty nam zjarałeś tego. A mogło tak być. No, mogło tak być. Na balasu chcieli zrzucić. No, stare ten... O! Co? Co jest, Quick? A propos bagosów. Halo? Aha, co telefon jest? Masz, dobra, no. No, dobra, co się dzieje? Balasi mu wjechali. Dobra. Co? No, zaraz będziemy. No, no, cześć. Co no, jedź na Jamestown. Balasi coś przyjechali na Jamestown i się prują. Boże, to oni dalej tak robią? Ty nie wiesz, ale oni to mają ostro, nie? Oni już są to na pograniczu wojny z tymi, nie? Co wy gadacie? To czemu no, nic nie mówicie? Do... Tutaj w uliczce. Dobra, o, a propos. Czyli dalej nie mogą przyjąć tego na klaty? Mhm. No, widać. Ty bez kitu, no. Dobra. Dobra, czas tu uspokoić to. No ale panowie, spokojnie, rozdzielam się. Ty się tu nie wtryniaj. Ty! A co tu chodzi? No, twoje tereny. Twoje tereny, dobra, weź już. Weź tam. Ty, co jest? Wieku, nie widzisz na jakiej ziemi gdzie chyba to jest moje miejsce, człowieku? No, zaraz będą nasz. O, to kiedy? No chyba sobie teraz żartujesz, stary. Zaraz tutaj wszystkich zawołamy i będzie akcja. No, nie będziesz się tak do mnie... pobijaną niż... Ostatnia nie, akcja to tego w ogóle dobra, nie... Stary, wyglądasz jak mało, bo coś gadasz. Weźcie się, uspokójcie, bo chyba wam się pomyliły. Ty, stary! Już, no. Kim ty jesteś, moją matką? Co tu się od... To ty mi lepiej powiedz, co ty robisz. Zaatakowali nas, no. Miał być spokój, nie? Dobra, schowajcie bronię, dogadajmy się. Stary, zaczyna mnie on wyzywać. Mieliśmy mieć te rendy, tak? Tak to nie będzie. Dobra, a co poszło? No co, mieliśmy mieć te rendy, tak? Załatwę to właśnie. No, jakby się chyba pomyliła w tym momencie coś. Chwila mu rodziły, że... Czekajcie, widzowie, wiecie co? Może lepiej jakbym kawałek odszedł i wiecie co, wezmę sobie bandanę od kopaków. Jakby był jakiś przypał, to przynajmniej będę incognito. Dobra widzowie, chociaż tak teraz to rozegram. No, tam jest grubo. No nie powiem, że nie. Co się dzieje? No kryzą się o ciebie, nie? No dobra, ja założyłem bandanę, mogę się bić najwyżej. Trochę porozrabiam. Może widzowie namieszam coś? Dobra. Po co kolejna wojna, Filipie, wytłumaczcie. Po co kolejna no, wojna? No spytaj się i... Rozgrożmy to jak prawdziwi faceci. Doki... Za godzinę ustawka. Już, rozjeżdżamy się. Już, raz, dwa, trzy. No, już. No i klasa. Peski tu LG, kurde, ma dar przekonywania. Co on zrobił? O tak tu zaorał? No dobra, myślę, że jakaś jadka to będzie strzelanina czy coś. Ale w sumie fajnie, że wracają takie zasady ulicy. Jak chcą coś rozwiązać, to niech dają sobie pory, widzowie. To jest zdrowe podejście. Ty. No. Dobrze to rozegrałeś, stary. Muszę myśleć tak jak oni. Ale to co? To oni źle myślą? No jak oni widać, nie? Oni nie myślą. No właśnie, zaczniemy od tego, że oni nie myślą. Macie drugą taką bandanę, żeby na głowę ubrać? No jak się gdzieś tam znajdziesz. Nie chyba jest. Chodzi o to, że wiecie, nie chcę, żeby mnie ktoś rozpoznał, jak już takie afery są, ale chętnie się dołączę. Ogólnie teraz zmieniły się zasady ustawek, bo ty nawet o tym nie wiesz. No co się dzieje? Bo ogólnie kiedyś pamiętasz, jak były masówki, nie? Że każdy do każdego. Teraz wychodzą po jednym członku i jak jakiś z naszych padnie, to wchodzi następny, nie? I tak do ostatniego. Aha, czy już nie ma takiego jeden na jeden i tyle, tylko jest jakby... Nie.
Spoko. Fajne, fajne rozwiązanie. Dobra, to mi się oszukujemy i za chwilę wyjedziemy, nie? A to czekaj, na się też jadą? No, oczywiście, no, że tak. Na każdego, nie? Aha, to nie wiedziałem. No dobra, to dajcie mi coś, żebym tą mordę bardziej zakrył, żebym nie miał przypału, nie? Ale jajo. Kurde, nie spodziewałem się, że będziemy się jechać bić z Polasami. Bardzo chętnie, bo mi już od dawna wkurzają, może tego szefa jeszcze wyłapię, widzowie, nie? Ten to jest po prostu do odpała. Dobra. Dobra, to ogarniamy pan. No ja biorę bandanę, wy ogarniacie ludzi. Cześć, cześć. Dobra, widzowie, biorę bandany. Dobra, teraz to już mnie nie powinni rozpoznać. Mam tak, widzowie, te włosy zakryte i twarz, że w sumie na słusznej troli jeszcze kilka osób może mieć takie włosy. Co panowie, jak wyglądam? Dobrze. No, git, git. Jak człowiek, powtórzę to jeszcze raz. Tak? Nie wygląda podejrzanie? Klamy też mam, nie? Nie klasa, ale nie będziemy się ich używać, od razu się mówię. Tak, jesteś pewien? Tak. No dobra, to dawajcie, jestem ciekaw, co to dzisiaj przyniesie ten dzień. Dobra, jeszcze ten zak będzie siadać. No to zaka bierzemy, nie bierzecie w nie... Aha, chcecie wygrać. Dlatego mnie wzięliście. Nie, to jest zabawny środek. Ty wiesz, że tego nie było w planach? Jasne, jasne. Zak wsiada, czy co robi? No, o, dobra. Jedź za nami, okej? Okay? Dobra. A to kolejna fura z nami jedzie. No spokojnie, bo to i tak jest zielone później porówno. Jakby nas było za mało, to i tak jest zielone. No dobra, dobra. Boże, to co? To będziemy się lać, panowie. Na pewno mam nie brać klamy, bo wiecie, te co pamiętam, to zawsze jakąś większą zadymą się to wszystko zaczyna, kończyło, nie? Ale to jak już uważacie? Co wy tak zamilkliście? No jedziemy na doki, nie? Tak jak staro. No, pamiętasz pierwsze konfrontacje z balasami? To jeszcze wtedy policja była. No tak, no. Co się laliśmy, no. No. To nie ma co miejsca zmieniać. Co wy gadacie? Mhm. Kurde, jeszcze to samo miejsce, aż wspomnienia wracają, widzowie. Policzcie teraz w komentarzach, ile odcinków temu były podobne rzeczy w serii Życiu Gangstera. Naprawdę, fajnie tak wrócić do tych starych czasów, co? Kurde, gęsia skóra mnie łapie. Masakra, ile się już zmieniło. Panowie, tylko poważnie, kryjcie moją tożsamość. Jak zobaczyłeś, czy będzie pierwszy czy ostatni. Oho, o dziwo pierwszy. Nic nowego. To w sumie. Oho, jednak nie pieksi. No nie, o kurde, to musieli zjeżdżać, jak tu wjeżdżaliśmy. Dobra, a jak coś, to nie wiem, jakąś ksywę mi wymyślcie. Dobra, spokojnie. Dobra, teraz jestem inkognito, widzowie. Ale powiem wam, że ten zielony kolor strasznie nam pasuje, nie? Ażbym wrócił na ulicę, kurde. A nie żył tak w luksusie. W ogóle, pamiętasz tą furę? Ehe? Która tam stoi? Tą fioletową? Poznajesz? No, trzeba spalić mu to auto. O, to jest dobry plan. No, zawsze to zająć, mi pan. Chcesz malkę furę? Ja bym to zrobił, chłopaki. Spalę mu furę tym. Chcesz zawalczyć o furę? No mogę co? Mogę ci bombę dać. Ci się go zabije. No dobra, i zyska z powrotem furę. Ale to potem ja się pokażę w tej furze, jak ja tu jestem inkognito. No, ale możesz ją zmienić, przecież możesz przebić. Blanty. Jeee. Teoretycznie ona dalej jest na siebie, nie podpisywaliście żadnej umowy. Ja, dobra, zobaczymy. Dobra. Dobra, panowie, chodźcie. Wszyscy. Dobra, i jak znacie stare zasady, to się nie stare, już w sumie nowe, walimy się pojedynczo, nie? Czyli jeden od wagosów, jeden od balasów i jeden od nas, nie? I dopóki, no nie każdy, no, choć nie będzie leżeć, nie? Ostatni, który będzie leżeć, znaczy stać, to wtedy gang wygrywa. Rozumiałe? Lecimy hierarchię od samego dołu. Dobra, to wyrzucajcie ludzi. Ej, chłopaki, ten, to może ja ich wszystkich załatwię. A jak? Chcesz? Chcesz pierwsza? To mogę wyjść, ale no wątpię, o, żebym już szedł. No a czemu nie? Co to dla mnie? Ale bez sprzętu. Możemy się założyć. No co ty? No to... Ile lecimy? Mogę wziąć piasek łapę? Nie, nic. Nie. To co? Jak chcesz wywołać wojnę na subcentra, to weź sobie piasek do łapy. Nie no, bez takich. Nie no, ja mogę iść, panowie, jak chcecie. Ja... Dobra. Dawaj, pokaż tu mnie. Muszę się rozgrzać, dawno nie działałem, także... No dobra, widzowie, co wy na to? Ja na wszystkich gangsterów na South Central. Ciekawe, czy będę miał jakieś szanse. Dobra. Proszę. Jeden z balasów, nie? Jeszcze. Poza tym pomyślą, że jestem najniżej w hierarchii, to nie będzie przypału, nie? Dobra. No strzał z rewolwera, lecicie. Dobra. Co panowie, chcecie dostać w mordę? Pogi mordę. No to dawaj. Staniesz, boczko. Dawaj, dawaj, ładuj, pokaż na co cię stać. No dawaj. No dawaj, no na co czekasz? A ty co, obsrałeś się? No wal. Łoż. I tylko tyle? Ja się nawet bronić nie muszę. Proszę. Dobra, dawaj.
Walgo. No co? Dawajcie, no na co czekasz? O! Ty, to nie jest ten ich ten? Ej, to nie jest ich ten szef? Do walczy z OG? Fajne auto! Wiem. Ty, to dawać ofugę teraz, ofugę. No stary, no co to miało być? Tfu, tylko tyle was stać? Boże. Ja myślałem, że ja się tutaj chociaż trochę rozerwę, no ale co to, to jest są central? Weź się i podnieś siebie, rzucam wyzwanie balasom. Rzucam wyzwanie balasom, biorę wszystkich balasom na klatę, jak takie harde chłopaki. Dobra, wstawajcie. Boże, myślałem, że chociaż trochę się zmęczę, a tutaj co to miało być? Widzowie, no chyba za łatwo mi poszło, nie? Chyba wszystkich znokautowałem. Ja pierdziele. Stajemy. Ale przeskok, co nie? Panienki. Kuki, tak to miało wyglądać? Czy nie przesadziłem? Dobrze zrobiłeś. Tak? Dawać mi tych balasów całych zakichanych. Co, szef się chyba podnieść nie może? Dobra, spór już zażegnany, nie? Daliście sobie po razie. Ty, bo już spór zażegnany? Wszystko git? Ty się, ja tam tylko dojechałem, nie? Ale ode mnie to nie. Wiesz, to twoje ludzie, nie? Dla mnie to git, nie? Nawet nie wiem, o co poszło, ale dla mnie git. No i klasa, teraz masz tutaj wyzwanie od naszego. A w sumie to wysłuchaj sobie go. No. Ten. No bo tak trochę słabo się bijecie, nie? No takie cienkie bolki jesteście. Myślałem, że balas to jednak to jest jakaś konkretniejsza ekipa, także rzucam wam wyzwanie. Ja no. Przeciwko wszystkim waszym tutaj ziomeczkom. Co panowie? Nie wiem, jakby masz bardzo podobny głos od takiego ziuta. Chcesz zdjąć maskę? Nie chcesz zdjąć maseczki? My mamy zdjęte maski i wy się boicie jak jakieś. Najpierw muszę mieć pewność, że wejdziesz ze mną ten układ. Słuchaj, a poczekaj chwilę. W sumie widzowie, co mi szkodzi? Przecież nic złego się tu nie może stać. Sprawiam wszystkich, więc ciężko się przed wami ukryć. Wiedziałem, że... No słuchaj, koleżko, ty. Jeżeli jesteś takim twardym, wielkim gangsterem, szefem OG, czy jak wy się tam nazywacie w balasach, to możemy to załatwić trochę inaczej. Ostatnio dałem ci samochód zastaw. Pokaż, że jesteś jego warty. Ja tak? Sam... Na trzech twoich koleżków. Razem z tobą. Przegrany... Jeżeli ja przegram, wystawię $500,000 puli. Z miejsca. Pół bańki. A jeżeli wy przegracie, to wasz szef bierze kanister, oblewa swój piękny samochodzik i pali go na naszych oczach. Tak? Czemu? No dobra. A? Jak? 750 tysięcy. Dobra, 750 tysięcy. Auto sentymentalne. Sentymentalny był ukradziony. Lecimy na sprzęt czy bez sprzętu? No nie, no chyba bez sprzętu, co my jesteśmy? To my mamy się. Tylko sarenki nie pomogą. Dobra, no, to odezwał się, to chodź ty się ponapierdzielaj z nami. Dobra, co? Dobra, dawaj. Nie, dajcie mi się zabawić. Po to tu przyjechałem, żeby chociaż raz się zabawić. Dajcie mi jakąś przyjemność. A możemy najpierw się z tamtym zabawić, a potem z tobą? Nie, jak byłem taki pierwszy. Mądry, taki otwarty w pysku? No dobra, nie wiem. To nie gadaj tyle, bo ci jeszcze bardziej wklepię. No, dajcie znać, jak będziecie gotowi. Ja czekam. Dobra, widzowie, podbijam troszeczkę staweczkę. Muszę się bardziej rozegrać, bo walkę wręcz, widzowie, to nic dla mnie. Zobaczymy, co to będzie. Co tam? Przed chwilą walczyłeś, jesteś pewny? O, stary. Ty dużo jeszcze nie widziałeś, Kuki. Czego nie widziałem? No, odejdzie na to czas. Widziałem wszystko już. Nie, to jeszcze nie to. Czuję się jak w żywiole, dawno po mordzie nie dostałem, więc może mi się przyda troszeczkę wrócić na ziemię. O. Co to za auto? Przyjechała chyba. Przyjechała Aha, no tak, no. Jakby inaczej, panowie. Nie ingerujcie mimo wszystko. No, jakbym leżał na ziemi i dusił się krwią. Panowie, dobrze. Dobra. No, stańcie obok. Kurde, dobra, widzowie wezwali wsparcie. Dobra, panowie, wszyscy gotowi? No, chyba wszyscy, chyba ja. Odsuńcie się, panowie, będzie grubo. Dobra. No ja jestem gotowy, długo mam czekać? No dobra, chodź ci, A, to zobaczymy. No i co? Chyba szef został sam znowu. Nie chcesz się podać? O ty! No dawaj. Pomóc ci? Tak to chcesz załatwić? Poważnie? Poważnie, panowie, nawet ze sprzętem. Nie, ja się mam martwić. Kierwa. Dobra. Masz kanister, czy ci podać? Właśnie.
Ej, czekajcie panowie, gdzie wy idziecie? Gdzie wy uciekacie? No, koleżko, zostajesz tutaj, stój. To nie takie były zasady teraz. Ty schowaj tą pistolet, co ty robisz, idiota? Musisz celować. Obój szefa. Jak się dogadywaliśmy? No wiem, jak się dogadywaliśmy. To co? Jak to załatwiamy? No jestem sławny, no. No to czekam na fajerwerki. A masz? Coś się znajdzie. Tam masz beczkę z paliwa. Kurde, widzowie, no on jest taki niehonorowy, to nie chociaż tutaj pokaże, że wywiązuje się z umowy. Ja wam powiem tak, widzowie, no. Szczerze, co to jest za wyzwanie, że bicie z jakimiś osobami na ulicy? No przecież my przeszliśmy całe szkolenie bractwa, widzowie, no. Teraz on się musi wywiązać ze swojej umowy, no. Fajnie zwrócić na ulicę, ale to ewidentnie nie jest moje miejsce, widzowie. Ja potrzebuję Wow! Co jest? Co to było? Jacy nie podobają. Ty, tam jest jeden, zostawcie go. Dobra, git. Nice, mamy go. Jeden na glebie. Leżysz. No, wystało się, bawicie. Żyjecie? Ta, wszyscy cali? Ta. Wiecie, co to oznacza? Wiem. Frajerzy. Halo, pobudka. Głowa. Zaraz tu będzie grubo. Jak mówiłem o wracaniu na ulicy, to nie myślałem od razu o rozrubie z balasami, panowie. Też nie mieliśmy tego na myśli. No to wy. Już jest bezpiecznie? Żyję. Co to było? Jeden z naszych to dostał. TLG? Nic nie jest, albo ucho przebite tylko. Trafili. Zgarniaj TLG-ka do fury. Już. Cholera. Co? Jadę, nic. Jadę. Ja pierdzielę, widzowie, to oznacza wojny z balasów! Z family, co jest? Ale niehonorowi są strasznie. I to wszystko jeden samochód, chyba za bardzo dałem im. Ja pierdzielę. Co z LG-kiem? Lekko krwawi, nie, na szczęście żyjesz, kontaktujesz, Logan? No, ja w ucho dostałem, spokojnie. W ucho, leży stary, przebili, nie możesz... Przebili po prostu ucho. No dupę ci przebili, dawaj go na... Uważajcie, auto stoi przed nami. Patrz, zostawiłem swoich, dobra. Nie jedź tędy, jedź drugą stronę, quickie. No tędy ich nie będzie tutaj, jadę przez industrialkę. Musicie się na to przygotować, teraz będzie tylko tylko gorzej. Nie wiem, w końcu przynajmniej nie ja spieprzyłem. Co za idiot. Dobra, dawajcie na dzielnie. Takiego obrotu sytuacji chyba nikt się, widzowie, nie spodziewał, czyli z tego, co teraz zauważyłem, Ballas wypowiedziało wojnę Families. Nie spodziewałem się, że to się zdarzy tak szybko. Zaraz po akcji z Rubio, ale kurde no. Sam nie wiem, co teraz będzie. Chyba zrobi się grubo teraz. Bardzo grubo. Odstawimy Logana i mam ci jedną rzecz też do powiedzenia. No, dobra, to dawaj szybko. Czyli lepiej, żeby cię oglądał lekarz, a nie. Ty zawsze mówisz, dostajesz w ucho, a potem stary jest jak jest. Musisz być poskładany, jak mam na ciebie bić. Póki ty nie pamiętasz, gdzie masz jechać? Na dół, tu i w lewo, jedź tak? Naokoło znowu, tak. A, mylą mi się zawsze te uliczki. Dawaj tutaj, prosto teraz. W lewo i prosto, i przed nami będzie. No, jedź. O, widzisz przed, no i tutaj. A, jest, dobra, faktycznie. No to grubo wam powiem, chłopaki. Zaraz przyjdę. Chcieliście akcję, widzowie, w życiu gangstera? No to akcję będziecie mieć. Balasi kontra Families. Ile my na to czekaliśmy? Już? Tak. Dobra, dawaj. O, żyję. Co, nic ci nie jest? Nie, no mówię ci, że mi ucho przebili. No dobra. Dobra, jedźmy. Co chciałeś, Quickie, powiedzieć? Pamiętasz Marcina? No, w sumie ciężko go nie pamiętać. Młody ten na marabuncie teraz tam siedzi. No, ostatnio zauważyłem go z balasami i tłumaczy mi się, że ma jakiś plan. Szczerze? Co, będziemy z gówniarzami gadać? No, nie wiem, no, on trochę stary... już zaczął działać w międzyczasie, jak dojść na wakacje. Jaki plan teraz, stary? Tu się regularna wojna z balasami zaczyna, a nie, że planowanie. Trzeba się przygotować na ewentualną obronę i ataki terenów. Macie w ogóle jakiś plan? Czy będziecie latać na drugą część miasta i z gówniarzami się układać? No, nie wiem. No nie, ale ogólnie chciałem ci to powiedzieć, bo też się wydarzyło to w ostatnim czasie. No dobra, teraz powinniście się zainteresować własną dupą i własnym osiedlem, bo jest zagrożone. Teraz to już nie ma, że to są jakieś podłódki czy coś, tylko teraz jest konkretna akcja. I powołajcie wszystkie swoje ekipy, panowie. Dobra. No, będzie grubo. Wszystko wszystkim, wojna się szykuje.
No. Ale trzeba też obowiązki, nie? Trzeba pozbierać many z ludzi. Że tym bardziej jak będzie wojna. Czekaj, muszę odebrać telefon. Halo, co jest, Reki? Wayne, forum drive się pali, przyjeżdżaj szybko. Jak się forum drive dzieje, pali? Coś się dzieje, jara się pali. Proszę, dobra, już jedziemy. Co się dzieje? Coś się tu jara. Jara się coś. Znowu. Nie. Ej, tam jest moje auto! Szkurde! Tam jest moje auto! Dobra, widzowie, ja pierdzielę. Moje lambo jest całe, dobra, wsiadam. Już, czekaj, odsuńcie się! Uciekaj nim. Boże, ale fart, że mi auta nie rozwaliło. Co się dzieje? Wszyscy są cali?